gra, ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia w futbolu, licz się tylko czy ta gra. Kolejos, ktoś wygra, ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia w futbolu, licz się tylko czy ta gra. Kto dziś wygra, ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia w futbolu. Kolejos. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Alessandro, a to kolejny materiał z kariery Lechem Poznań w FM-ie 2016. Dzisiaj przed nami trzecia kolejka fazy grupowej piłkarskiej Ligi Europy, grupa H. Gramy, przypominam, z Aston Villą, Lille i Olympiakosem Pireus. Dzisiaj właśnie zmierzymy się na wyjeździe z zespołem z Francji. Oczywiście na początek wszystko to, co działo się pomiędzy odcinkami. No, na naszym ostatnim spotkaniu właśnie zainaugurowaliśmy sobie tak zwany Puchar Pocieszenia. Tam graliśmy spotkanie z Aston Villą, no i tam naprawdę bardzo niespodziewany wynik. Spodziewałem się, że jednak drużyna z Anglii okaże się lepsza od nas, natomiast no mimo, że po trafieniu Arka Milika drużyna gości prowadziła, no to później wzięliśmy się ostro do roboty i trafienia Dawida Kownackiego, później Piotra Kurbiela i później znów naszego prawoskrzydłowego, który ma ze sobą debiut w reprezentacji Polski, sprawiły, że wygraliśmy to spotkanie 3-1 i bardzo udanie zainaugurowaliśmy rozgrywki Ligi Europejskiej w tym sezonie. Później pojechaliśmy na starcie ligowe do Gliwic, no i tam dosyć wyraźnie przegraliśmy z Piastem 2-4, trafienia dla nas zaliczyli Marcin Kamiński oraz Dawid Kownacki, no i później spotkanie z Ruchem Chorzów wygrane 4-1, tam gol Kownackiego już w pierwszej akcji meczu, później jeszcze hat-trick Jakuba Wrześniaka i wygraliśmy wysoko z popularnymi niebieskimi 4-1, później poza odcinkiem rozegrałem sobie kolejne 3 mecze, no i wielka niespodzianka, następnie Georgiosa Kareckakisa w Pireusie, wygraliśmy z Olympiakosem 2-1, mimo że o 21 minuty po trafieniu Szwajcara sami jego przegrywaliśmy, no to w drugiej połowie Jakub Wrześniak i Dawid Kownacki dali nam sensacyjne 3 punkty na stadionie w Grecji, no i mieliśmy już komplet oczek po dwóch seriach spotkań, później jeszcze 2 mecze ligowe z Krakowią wygrana 2-1 po trafieniu Wrześniaka i Kamila Jóźwiaka, no i następnie również taki sam wynik w Gdańsku z tamtejszą Lechią na PGE Arenie, znów Kamil Jóźwiak trafił do siatki, to był jego drugi gol w drugim meczu z rzędu, no i Brazylijczyk Nathan tuż przed gwizdkiem oznaczającym koniec pierwszej połowy również trafili do siatki. W drugiej połowie Lechistów było stać tylko na trafienie Hi Chana, no i wygraliśmy to spotkanie 2-1. Spójrzmy może na sytuację w ligowej tabeli, z nami 12 serii spotkań w T-Mobile Ekstraklasie. Mamy na koncie 24 punkty, tyle samo co wicelider tabeli drużyna Jagiellonia. Natomiast sensacyjnym liderem jak na razie jest drużyna Miedź Legnica. Zespół Miedzi ma na swoim koncie 28 punktów, no i w tym sezonie zgarnął aż 9 kompletów punktów, raz zremisował, 2 razy przegrał, z nami również z Lechią, tak więc no tutaj naprawdę to zespół Miedzi jest jak na razie liderem Ekstraklasy. Legia jest na miejscu 4, Lechia jest na miejscu 5, natomiast na razie ligową tabelę zamykają Krakowia i najsłabsza w całej stawce Wisła Płock, która jako jedyna nie wygrała jeszcze w tym sezonie żadnego spotkania. Jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, no to Ayram Cabrera z Korony Kielce jest tutaj na razie liderem klasyfikacji strzelców. No i o ile sobie dobrze przypominam, on został królem strzelców w zeszłym sezonie, tak mi się przynajmniej wydaje. 11 sezonu, zawodnik roku. W ogóle już nie pamiętam, kto został w zeszłym sezonie, za chwilkę sobie to sprawdzimy, ale tak mi się wydaje, że to właśnie ten piłkarz został królem strzelców Ekstraklasy. Za chwilkę sobie zobaczymy, zdobywcy nagród, król strzelców. A nie, przepraszam, to Mateusz Zachara z Ruchu Chorzów, natomiast 2 sezony temu Ayram Cabrera wygrał, tak jest, Ayram Cabrera 2 sezony temu został królem strzelców tuż przed swoim rodakiem Rodrim, który był oczywiście napastnikiem naszej Termaliki, no i Łukasz Zwoliński zajął tam miejsce 3. No teraz również Hiszpan może pokazać się, pokazuje się z bardzo dobrej dyspozycji, z bardzo dobrej strony i jest w bardzo dobrej dyspozycji, mimo że ma już na swoim... Ma tutaj już 33 lata, no to i te atrybuty, no powiedzmy sobie takie coraz bardziej robią się przeciętne, no to dalej ma bardzo wysoką formę strzelecką Hiszpan, Johnny Diaz, między innymi dzięki temu zawodnikowi Miedź Legnica jest na razie liderem Ekstraklasy. Brazylijczyk ma na koncie 9 trafień, 8 ma Konrad Hasior, zawodnik sprowadzony właśnie z Legii do Termaliki Brubet, oczywiście po moim odejściu, natomiast najwyższa średnia ocena tutaj w tej klasyfikacji przechodzi Darko Jeftić, nasz szwajcarski środkowy pomocnik
pomocnik może pokazać się średnią 7,64. Minimalnie gorsi są Makuszewski i Martin Kończkowski z ruchu Chorzów. Należy najlepszym asystentem jest Michalak, Konrad Michalak, wypożyczony z Legii do Miedzi. No i tutaj również on w dużej mierze właśnie może przypisać sobie zasługi lidera Ekstraklasy w postaci zespołu Miedzi, tak więc tak wygląda tutaj ligowa sytuacja. Natomiast w Lidze Europy, no to rzeczywiście tutaj nikt się tego naprawdę nie spodziewał, ponieważ jak na razie jesteśmy liderem grupy, mamy na koncie komplet punktów, no i zwycięstwo w dzisiejszym meczu z Lille postawi nas w bardzo, bardzo komfortowej sytuacji. Będziemy mieli na koncie już 9 punktów i przed sobą jeszcze 2 mecze przed własną publicznością, a to może oznaczać, że uda się awansować do fazy pucharowej Ligi Europejskiej, no ale oczywiście jak na razie po tych dwóch meczach wyjazdowym z Olympiakosem i u siebie z Aston Villą, no naprawdę jestem bardzo, jestem pełen naprawdę optymizmu przed kolejnym spotkaniem. Natomiast Lille to jest naprawdę bardzo solidna drużyna, to jest w tym momencie wicelider francuskiej Ligue 1, zespół, który jak tutaj za chwilkę zobaczycie w lidze sobie poczyna znakomicie, drużyna, która odpadła w eliminacjach Ligi Mistrzów, przegrywając dwumecz w ostatniej fazie z Schalke 0-4, no i tutaj w Lidze Europy występuje, ma na razie na koncie jedno zwycięstwo, jedną porażkę. Zobaczymy, jak dzisiaj spisze się zespół Pablo Correa w starciu z nami. Teraz może zobaczymy sobie skład na to spotkanie, który wystawiłem na mecz właśnie z Lille. W bramce Łukasz Korupski, dalej Junior Oto, Dylan Bambuni, Akosz Kekerz i Krystian Karbowski. Druga linia to Darko Jeftić i Aziz Tetech. Skrzydłowi to Kownacki, Ryczkowski, jako ofensywny środkowy pomocnik Brazylijczyk Nathan. No i z przodu wysunięty Jakub Wrześniak, który początkowo miał problemy ze skutecznością w barwach naszego klubu, no ale spójrzmy, wystarczyło, że ten piłkarz się troszeczkę zaaklimatyzuje, no i ostatnie mecze naprawdę sprawiły, że Jakub Wrześniak no osiągnął bardzo wysoką formę. W ostatnich 4 meczach aż 5-krotnie trafił do siatki rywali, tak więc naprawdę zawodnik wypożyczony do nas z Herenveen naprawdę spisuje się coraz lepiej. Jest oczywiście na ławce rezerwowych Łukasz Fabiański, o którego pytaliście, dlaczego ma tylko 28 występów w reprezentacji Polski. Ano dlatego, że tutaj jeżeli chodzi o kadry Adama Nawałki, no to pierwszym wyborem jest oczywiście Wojciech Szczęsny, który jest, jak jeżeli tylko jest zdrowy, broni bramki biało-czerwonych. Rezerwowym bramkarzem jest nasz Łukasz Skorupski, który również tutaj już zanotował debiut w reprezentacji Polski. No i trzecim bramkarzem jest Damian Podleśny, były zawodnik Lechii Gdańsk, a obecnie jest sprowadzony do Spartaka Moskwa. Tak więc tak wygląda tutaj kadra bramkarzy właśnie w reprezentacji, w pierwszej reprezentacji Polski, stąd też tylko 28 występów na koncie Łukasza Fabiańskiego. Tak więc, moi drodzy, takim składem przystąpimy do tego spotkania. Na ławce rezerwowych będziemy mieli m.in. Wojdaka, Kurbiela, Kamila Jóźwiaka. No i właśnie zastanawiałem się bardzo poważnie, czy to właśnie Kownacki, czy jednak Kamil Jóźwiak wystąpi na prawej flance, zwłaszcza że Kamil Jóźwiak w ostatnich dwóch meczach strzelił 2 bramki, no ale jednak postanowiłem, że troszeczkę słabsza kondycja naszego młodszego z prawoskrzydłowych, w tym momencie Kamil Jóźwiak ma dopiero 22 lata, natomiast Dawid Kownacki ma już tych wiosen 23, tak więc rok starszy jest właśnie Dawid Kownacki. No i on tutaj oczywiście wystąpi na prawej flance. Piłkarz, który już tak notabene zadomowił się w reprezentacji, podobnie właśnie jak Krystian Karbowski, obaj już regularnie dostają powołania od Adama Nawałki do reprezentacji. Mam nadzieję, że wkrótce dołączą do nich kolejni zawodnicy, być może Kryczkowski, być może Wrześniak. Zobaczymy. W tym momencie mamy już 3 kadrowiczów w składzie. Oczywiście oprócz Karbowskiego i Kownackiego jest jeszcze rzecz jasna, tak jak już wspominałem przed momentem, Łukasz Skorupski. No i właśnie cała trójka dzisiaj w pierwszym składzie. Natomiast na ławce rezerwowych, poza tutaj tymi zawodnikami, których już wymieniłem, jeszcze Maciek Gajos, Isma Lopez i Rafael Barbosa. Tak więc takim składem dzisiaj sobie przystąpimy do tego meczu. No i oczywiście rozgrywamy spotkanie na stadionie w Lille, na stadionie, który jest jedną z aren odbywającej się właśnie w tym momencie Mistrzostw Europy w 2016 roku we Francji. No i oczywiście stadion, który może pomieścić ponad 50 tysięcy widzów, a oto skład zespołu Pablo Correa w bramce, Marcos Portiello, dalej Serrao, Bangard, Borja i Masuku. Druga linia to Jordan Ferry, Issa Maris, dalej Mbamba, Politano, Trzam i Sako. Diafra Sako, były piłkarz West Hamu United, właśnie jako ten najbardziej wysunięty piłkarz w zespole gospodarzy na ławce rezerwowych, m.in. Marco Pisano, Mabu Yangambiwa Antep, czyli Jaisz, tak więc również znane nazwiska na ławce zespołu gospodarzy. Tak więc przystępujemy do tego meczu. Jeszcze tutaj poradzimy się Iwana Dżurdziewicza w kwestii
instrukcji dotyczących rywali. Oczywiście musimy solidnie przypilnować diafrę Sako i również tutaj zastosować porady wobec skrzydłowych. No i cóż, moi drodzy, kto by się tego spodziewał, że będziemy mieli po dwóch seriach spotkań w Lidze Europy komplet 6 punktów. No tutaj naprawdę duża sprawa. No i rozpoczynamy to spotkanie. Oczywiście faworytem są tutaj gospodarze, no ale zważywszy na naprawdę naszą ostatnią wysoką formę, mam oczywiście nadzieję, jestem pełen optymizmu przed dzisiejszym starciem z Lille. No i uwaga, bo pierwsza akcja gospodarzy, Serrao, Samaris, teraz rusza Samaris, jest Politano, świetnie odebrał piłkę nasz zawodnik, uwaga, teraz blisko, teraz jeszcze wślizg Karbowskiego, było bardzo blisko, Junior Otto tam odebrał piłkę rywalowi, no ale koniec końców nie udało się jej wybić i mogliśmy tutaj stracić gola. Na szczęście dobra interwencja naszych zawodników uchroniła tutaj zespół Lecha przed utratą bramki. Teraz jeszcze Dylan Bambuni faulował swojego przeciwnika. Arbiter zdecydował się na pokazanie żółtej kartki Gabończykowi. No i tutaj rzut wolny dla zespołu Lille. Mamy 10. minutę, zatem zachęćmy naszych zawodników do lepszej gry. Oczywiście tutaj remis na stadionie w Lille byłby i tak bardzo dla nas dobrym wynikiem, zważywszy na to, że przecież gramy na wyjeździe. No i tutaj uwaga, bo kolejna akcja, Bamba, dośrodkowanie, jest Dylan Bambuni, no niestety jest okazja, ale na szczęście nie wykorzystana. Teraz świetnie się bronimy, szansa na kontrę, rusza Ryczkowski, no niestety gra nie kontynuowała tej akcji, zatem nic ciekawego by z tego nie wyszło. Szarżował tam Adam Ryczkowski, popędził ile sił w nogach lewą flanką, no ale niestety tutaj gra postanowiła nam przerwać tę akcję. Dosyć słabo dzisiaj wygląda Kownacki i Nathan, ci zawodnicy myślę, że tutaj potrzebują jakiejś indywidualnej motywacji, zatem pokażcie tutaj więcej zaangażowania. Takie słowa skierujemy do tych dwóch tylko piłkarzy. No i tutaj naprawdę Dawid Kownacki, kiedy był w pierwszym składzie w poprzednich meczach, no to praktycznie w każdym meczu on zdobywał bramkę. Uwaga, Azisy, TT, Ryczkowski, a i teraz troszkę nie w tempo do Nathana, ale świetnie, Akoszy, Kekesz. Niestety nie dał rady Jakub Wrześniak przyjąć futbolówki. Jest Jordan Ferry, jest Akosz Kekesz. Teraz dobrze Węgier, spokojnie odgrywa do Łukasza Skorupskiego, ten do Bambuniego. Jest Kownacki, Nathan, ładne rozciągnięcie gry, Junior Otto, jest Gabończyk, jeszcze Kownacki, Nathan, kapitalne rozegranie piłki, uwaga, jest Ryczkowski, ależ to była akcja, zaskoczony zupełnie golkiper gospodarzy, tam była poprzeczka, no i próba dobitki, niestety nieudana, uwaga, teraz akcja gospodarzy, Sako, Jordan Ferry, diafra Sako, bardzo nieudane uderzenie Senegalczyka, było bardzo groźnie, no ale tam znakomitą okazję miał po tej dobitce Adam Ryczkowski, piłka niestety przeszła obok bramki. A mogło być przecież 1-0. Jeszcze tutaj zmotywujmy tym razem Ryczkowskiego i Jakuba Wrześniaka, bardzo słabo widocznego w dzisiejszym meczu. Ach, nie chciałem powiedzieć mu zero presji. Chciałem mu powiedzieć oczywiście, żeby pokazał więcej zaangażowania. Dobra, anulujmy zatem to. Żółta kartka jeszcze dla Nathana. To trzeci z naszych zawodników, który został ukarany przez arbitra tutaj żółtym kartonikiem. Dobiega końca powoli pierwsza połowa. Jeszcze akcja gospodarzy. Masaku. Jest Samaris do tyłu, do Lopeza. Ten rozgląda się, do kogo może zagrać piłkę. Jeszcze Masaku, tutaj powoli budują ten atak pozycyjny zawodnicy Lille. Jeszcze zagranie do przodu, ależ fatalna teraz wpadka. Któż tak fatalnie tam się zachował? To był chyba Dylan Bambuni albo Akosz Kekesz, który z naszych obrońców fatalnie się pomylił, nie trafił w piłkę. No i to mogło poskutkować utratą gola. Teraz fatalnie znowu Tetech, niepotrzebnie czekał na tym piłkę. Bambuni, to będzie czerwona kartka, bez dwóch zdań. Tutaj niestety Gabończyk wylatuje z boiska. No i musimy przeprowadzić szybką zmianę, niestety Wojtak w miejsce Tetecha. Tutaj zatem Tetech no nie będzie za bardzo mógł grać jako środkowy obrońca. Myślę, że Kasper Wojdak lepiej spisze się w tej roli. Natomiast tutaj musimy dwóch naszych środkowych pomocników troszkę przesunąć do tyłu. Tutaj Jeftić jako pomocnik odbierający piłkę, natomiast Nathan jako cofnięty rozgrywający. No i cóż, moi drodzy, całą drugą połowę będziemy grali w dziesiątkę po dwóch żółtych kartkach dla Dylana Bambuniego. Niestety, uwaga, teraz jeszcze rzuty rożny w końcówce. Ryczkowski wybija piłkę, pędzi tutaj Kasper Wojdak, ale niestety nie doszedł do piłki. Jest Bamba, jest okazja. No i cóż, teraz ależ zamieszanie podbramkowe. Żaden z naszych zawodników nie zdecydował się wybić tej piłki, no i o mało co nie skończyło się to stratą gola. No trzeba powiedzieć, że ta pierwsza połowa zdecydowanie dla Francuzów, natomiast no jest 0-0, tak więc
Tutaj oczywiście jestem głęboko rozczarowany tym, co pokazaliście, no bo rzeczywiście w tej pierwszej połowie to drużyna gospodarzy była zdecydowanie lepsza, no i tylko cud sprawił, że nie straciliśmy w tym meczu jeszcze bramki. Przesuńmy się może tutaj na kontry atak, spróbujmy jakoś po szybkim ataku zdobyć gola w meczu z Lille, no bo rzeczywiście po tej czerwonej kartce dla Nambambu niego, no nasze szanse tutaj na zwycięstwo bardzo, bardzo zmalały, no ale poczekajmy, jeszcze mamy całą drugą połowę. Uwaga, dośrodkowanie, Kasper Wojtak, dobre wybicie piłki, no ale Francuzi tutaj przejęli ją, spokojnie rozgrywają między sobą. Jakub Wrześniak naprawdę bardzo słabo tutaj wygląda w dzisiejszym spotkaniu. Zachęćmy może naszego najbardziej wysuniętego piłkarza do lepszej gry, no bo rzeczywiście cała reszta zespołu trzyma jako taki poziom, natomiast no, były zawodnik Herenveen rzeczywiście słabo dzisiaj wygląda. Uwaga, teraz Politano w polu karnym, Junioroto, dalekie wybicie, no ale żaden z zawodników Lecha nie doszedł do tej piłki. Serrao, Bamba, teraz niestety minął naszego obrońcę, uwaga, z diafra Sako do środkowania, ale dobrze Kacper Wojdak, jeszcze Ncham, no i niestety to jest bramka Kameruńczyka, Olivier Ncham za pola karnego, bardzo ładne uderzenie, bez szans był Łukasz Skorupski. No i niestety, ale przegrywamy z Lille 0-1. Mamy 62 minutę, może zrobimy sobie dwie zmiany w tym meczu. Tutaj Isma Lopez za słabo spisującego się Ryczkowskiego. No i Piotr Kurbiel za Jakuba Wrześniaka, który również dzisiaj nie spisał się tak, jakbyśmy od niego oczekiwali. Damy mu tutaj rolę defensywnego napastnika, takiego, który wraca się tutaj po piłkę, również pełni rolę w defensywie, no i oczywiście taka jest rola najlepsza dla Piotrka Kurbiela, zatem limit zmian mamy już wykorzystany, mamy dopiero 62 minutę, mam nadzieję, że żaden z naszych zawodników tutaj nie otrzyma jeszcze jakiejś żółtej kartki, przepraszam, czerwonej kartki, bądź też tym bardziej kontuzji, ponieważ limit zmian mamy już wykorzystany. Spróbujmy jeszcze przenieść się na standardową mentalność, może jeszcze uda się tutaj zadać jakiś cios zespołowi Lille, który dałby nam ewentualnie remis w tym spotkaniu. No ale o to będzie już bardzo ciężko. Jeszcze Adem Ljajić pojawia się na placu gry w zespole gospodarzy. No i tutaj spójrzmy, Aston Villa prowadzi z zespołem Olympiakosu, a to oznacza, że w tym momencie jesteśmy liderem tabeli, mimo tego, że przegrywamy dzisiaj z Lille. No i prawdopodobnie już to spotkanie przegramy. Dajmy sobie jeszcze ofensywną, tak zaryzykujmy, dajmy sobie ofensywną mentalność w tym momencie. No ale to chyba już nic takiego nie zmieni, ponieważ nie zapowiada się, abyśmy mieli przeprowadzić jeszcze akcję pod bramką zespołu Lille. Jeszcze gospodarze próbują skonstruować atak pod naszą bramką. Serrao dośrodkowuje, uwaga, groźnie przegrał tę walkę o górną piłkę Kasper Wojtak, ale na szczęście Łukasz Skorupski na posterunku. Naprawdę dobry występ dzisiaj rezerwowego bramkarza reprezentacji Polski. Muszę być zadowolony z jego występu, mimo że oczywiście puścił jednego gola, przy którym tak de facto nie miał większych szans, tak więc przegrywamy na stadionie w Lille. Niestety 0-1, no to nie był zły wynik, to nie była zła gra, natomiast wynik no już troszeczkę gorszy. Wolałbym teraz o tym nie mówić. To oczywiście o czerwonej kartce dla Mbambuniego. No spójrzmy, moi drodzy, jaką gigantyczną przewagę miała drużyna Lille w tym momencie. I tak dobrze, że przegraliśmy tylko 0-1, to był tak de facto najniższy wymiar kary, jaki mogliśmy otrzymać. My oddaliśmy na bramkę Lille tylko jeden strzał celny, w sumie 4, natomiast zespół Lille oddał 6 razy więcej strzałów celnych, tak więc naprawdę duża, duża dysproporcja akurat w strzałach. No i cóż, spójrzmy sobie tutaj na tabelę. Mimo że przegraliśmy spotkanie z Lille, wciąż jesteśmy liderem tabeli grupy H Ligi Europy, tak więc trzeba powiedzieć, że spisaliśmy się dobrze, szkoda tylko, że wynik nie był na przykład remisowy, bo wówczas no już nie tylko golami czy tam bezpośrednimi spotkaniami, ale i właśnie dzięki punktom bylibyśmy liderem ligowej tabeli w grupie H, tak więc oczywiście Dylan Mbambuni otrzyma tylko i wyłącznie ostrzeżenie z racji tego, że nie był to jakiś brutalny faul. Ciężko tutaj mieć jakiekolwiek pretensje do Gabończyka tylko dlatego, że chciał po prostu odebrać piłkę rywalowi, nie trafił w nią, trafił w nogi przeciwnika, no i otrzymał żółtą kartkę, drugą żółtą kartkę, w konsekwencji kartkę czerwoną. Tak więc, moi drodzy, tak wyglądało to pierwsze spotkanie. Teraz przed nami no niedługa przerwa, bo już 25 października jedziemy do Płocka na spotkanie z Wisłą. No teoretycznie jest to słaby przeciwnik, ponieważ Wisła Płock, jak już mówiłem, jedyny zespół tabeli, który jeszcze nie wygrał w tym sezonie żadnego spotkania. 16 miejsce, zaledwie 2 chyba albo 3 punkty na koncie. No i właśnie za chwilkę się
z tym zespołem zmierzymy, a to będzie tylko przedsmak wielkiego wydarzenia, ponieważ na koniec dzisiejszego odcinka zobaczymy sobie starcie z zespołem Legii Warszawa, tak więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na te spotkania. Zatem moi drodzy, witam bardzo serdecznie na drugim spotkaniu w dzisiejszym odcinku. Przed nami starcie z ostatnią w tabeli Wisłą Płock, drużyną, która jeszcze nie wygrała w tym sezonie ani jednego spotkania w Ekstraklasie, natomiast my mamy na koncie już 7 zwycięstw, 3 remisy i tylko 2 porażki. No i tak de facto wszystkie drużyny, które są wokoło nas w tabeli, czyli Miedź, Jagiellonia, Lechia i Legia, grały spotkania między sobą. No i właśnie tutaj Miedź doznała trzeciej porażki właśnie w starciu z Jagiellonią. Przegrała 1-2, natomiast drużyna Lechi pokonała Legię 2-0 na wyjeździe, tak więc tutaj duża niespodzianka, bo myślałem, że Legia naprawdę powalczy tutaj z drużyną Lechi, natomiast zespół z Pomorza okazał się lepszy i to w meczu wyjazdowym. Tak więc na pewno drużyna Lechi jeszcze bardziej zbudowana tym zwycięstwem. W tym momencie ma do nas już tylko jeden punkt straty, natomiast my mamy 3 punkty mniej niż druga w tabeli Jagiellonia i 4 niż wciąż lider tabeli Miedź Legnica, która tutaj już ma w tym momencie nie 4, a tylko punkt przewagi nad Jagiellonią. W strefie spadkowej oczywiście wciąż Krakowia i Wisła Płock, ponieważ te drużyny jeszcze swoich meczów nie rozgrywały, tak więc teraz mierzymy się z zespołem byłego legionisty Tomasza Brzyskiego, ponieważ właśnie były lewy obrońca warszawskich drużyn, czyli Polonii i Legii Warszawa, jest tutaj menedżerem zespołu Wisły Płock. Zerknijmy może oczywiście tutaj na skład na to spotkanie. No oczywiście siłą rzeczy musieliśmy zmienić kilku zawodników, ponieważ no duże przemęczenie było po meczu z Lille, tak więc Krystian Karbowski, Akosz Kekesz, Darko Jefti czy Dawid Kownacki, ci zawodnicy, Junior Oto również, ci zawodnicy zobaczą spotkanie z Wisłą Płock z wysokości trybun, natomiast w pierwszym składzie w ich miejsce Zafane, Kamiński, Hector, również Luis Silva w pierwszym składzie, no i na prawej flance za tutaj Dawida Kownackiego zobaczymy Kamila Juźwiaka. No i rzeczywiście, czy ten młody chłopak zdobędzie bramkę w kolejnym spotkaniu, w ostatnich dwóch, kiedy tylko występował na placu gry, no tutaj gola oczywiście zdobył. No i warto również zwrócić uwagę na to, że to jest nasz najlepszy strzelec jak na razie w oficjalnych meczach, 8 bramek Kamila Juźwiaka. Tak więc rzeczywiście można by przypuszczać, że warto stawiać na tego młodego zawodnika, który jest oczywiście wychowankiem naszej drużyny. Tak więc oczywiście teraz przystępujemy do tego spotkania. Jeszcze jedna dosyć ciekawa informacja, otóż wyobraźcie sobie, że od ponad 2 miesięcy nie zachowaliśmy czystego konta w lidze. Ostatni raz zagraliśmy na 0 z tyłu 15 sierpnia w meczu z Pogonią Szczecin, w meczu zremisowanym 0-0. Od tamtego czasu przynajmniej jedną bramkę w każdym meczu straciliśmy. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, czy w meczu z najsłabszą zdecydowanie defensywą i z najsłabszą również ofensywą będzie nas stać na zachowanie czystego konta. No i rzecz jasna, zgarnięcie 3 punktów, które oczywiście jest dla nas niemal obowiązkiem, ponieważ o ile w meczu z Lille remis byłby bardzo dobrym wynikiem, no to tutaj oczywiście podział punktów to byłaby totalna porażka naszej drużyny. Spójrzmy, jesteśmy zdecydowanym faworytem tego meczu. No i przystępujemy do tego spotkania. Oczywiście zespół Wisły Płock z bardzo podobnym ustawieniem do naszego 4-2-3-1. No ale oczywiście tam dużo problemy tutaj, natomiast u nas w zespole rzeczywiście to wszystko funkcjonuje bardzo fajnie, to ustawienie, i oczywiście gracze, którzy tutaj również są w wysokiej formie, tacy na przykład jak Kamil Wrześniak, jak Jakub Wrześniak w ostatnim czasie, jak właśnie Kamil Juźwiak. Zobaczymy, czy ci zawodnicy dzisiaj błysną. No nie ma oczywiście tego reżysera gry naszej drużyny Darko Jefticza, zastępuje go dzisiaj Aziz Tete, który również potrafi znakomicie rozgrywać piłkę. Zobaczymy, jak tutaj sobie poradzi. Spójrzmy, poprosiłem mojego asystenta palarny Johansena o to, żeby przeprowadził rozmowę motywacyjną z zawodnikami. Wyszło to znakomicie, tak więc nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć starcie w Płocku. My oczywiście gramy dzisiaj w swoich trzecich strojach, czyli w strojach takich bordowo-czerwonych, natomiast Wisła Płock w swoich tradycyjnych strojach niebieskich. No i czekamy, moi drodzy, na akcję w tym spotkaniu, no bo rzeczywiście, tak jak już mówiłem, dzisiaj wypada koniecznie zgarnąć 3 punkty. No jak na razie tutaj mamy 15 minutę bez ciekawych akcji pod obiema bramkami. Zachęcamy zatem naszych piłkarzy żarliwie, no i czekamy. Może Natan, może Jakub Wrześniak, może jakaś błyskotliwa akcja Adama Ryczkowskiego. No, a może któryś z obrońców tutaj trafi do siatki. Zobaczymy. Jest akcja zespołu z Płocka. Natomiast ładnie teraz przejęliśmy futbolówkę. Kamil Juźwiak. Juźwiak teraz kapitalnie mija rywala. Jeszcze Juźwiak dośrodkowanie. Ryczkowski, to jest bramka, ależ kapitalnie uderzył piłkę głową Adam Ryczkowski. No i ta wpadła do siatki. No troszkę źle zachował się bramkarz naszych przeciwników. Uwaga, jeszcze Ryczkowski. Jest Hector. Juźwiak 2-0.
Oliveira, ależ bomba z najbliższej odległości Kamila Jóźwiaka, no i potwierdza swoją znakomitą formę strzelecką Kamil Jóźwiak, nie tylko strzelecką zresztą, bo spójrzcie tutaj, gol i asysta naszego prawoskrzydłowego, no tutaj oczywiście myślę, że na mecz z Legią to w tym momencie on wybiegnie w pierwszym składzie, a nie właśnie Dawid Kownacki. Uwaga, Hector, dośrodkowanie, zafane, 3-0, kapitalnie zamknął tę akcję Algierczyk, wychowany Lyonu, teraz zdobywa swoje pierwsze trafienie w tym sezonie w barwach Lecha. No i po 35 minutach w zasadzie załatwiliśmy, mówiąc kolokwialnie, drużynę Wisły Płock. No ale oczywiście mam nadzieję, że moi piłkarze na tym nie poprzestaną. Kolejna akcja, Stec, teraz wybicie z autu, gospodarzy. Zagranie do Kamila Maska, ten bardzo źle zagrywa, jest tutaj Nathan, Jakub Wrześniak, Adam Ryczkowski, Ryczkowski, Jóźwiak, 4-0, ależ ma tutaj instynkt strzelecki, Kamil Jóźwiak niesamowity, to jego 10. gol w barwach Lecha w tym sezonie, a my prowadzimy już 4-0 na stadionie rywala. No spójrzmy, rzeczywiście znakomicie tutaj sobie poczynamy w tej pierwszej połowie, mamy 40 minut, a już prowadzimy 4 golami, uwaga, bo teraz jest okazja, jeszcze Dominik Kun dobija i to jest bramka. Troszkę lepiej mógł zachować się Łukasz Skorupski, mógł troszkę lepiej sparować piłkę. No i również ta interwencja Dylana Bambuniego, taka od niechcenia, tam nie pokrył napastnika rywali Gabończyk, no i doprowadził do sytuacji, w której ten oddał strzał do Bitka, Dominika Kuna, wpada do siatki, 4-1, prowadzimy. No i potwierdza się tutaj ta reguła, że niestety wciąż nie potrafimy zakończyć meczu z czystym kątem, no ale oczywiście sytuacja może się szybko zmienić, nie odpuścić ani na moment, dwóch piłkarzy się tutaj nam zestresowało, Kamil Jóźwiak, również Marcin Kamiński, no jeszcze musimy troszeczkę zmotywować tutaj Jakuba Wrześniaka, no niespecjalnie go zmotywowaliśmy, 6-7, no powiedziałem, że nie jestem zadowolony, troszkę źle na to zareagował nasz napastnik, zobaczymy jak będzie spisywał się w drugiej połowie, no bo rzeczywiście w poprzednich meczach to on tutaj był odpowiedzialny za zdobywanie goli, no a teraz robią to inni, tak było w meczu z Lille, kiedy nie trafił do siatki i my również nie trafiliśmy żadnego gola, i tak było tutaj w meczu z Wisłą Płock na razie, kiedy to jego koledzy zdobywali bramki. Uwaga, teraz Nathan, dośrodkowanie, Tetech, jest okazja, ale Kamil Mazek tam ostatecznie wyprowadza piłkę, no i gra kończy nam tę akcję. Uwaga, jest Małachowski, Mazek, jeszcze akcja rywali, Dominik Kun, świetna interwencja Skorupskiego, jeszcze próba dobitki tam troszkę przyblokowana przez Diego Zafane, no i dobra interwencja jeszcze Skorupskiego, który spokojnie tam nie miał większych problemów z dobrą interwencją. 65 minuta, znów chyba zdejmiemy z boiska Jakuba Wrześniaka, Adam Buksa w jego miejsce na plac gry, Adam Buksa tutaj zagra jako wysunięty napastnik, no i co, czy jeszcze jakąś jedną zmianę, Gajos w miejsce Natana, myślę, że to będzie również dobry pomysł, warto tego chłopaka ogrywać, on wraca do zdrowia po kontuzji, on praktycznie początek sezonu spędził w gabinetach lekarskich, no teraz wraca powolutku do gry, oczywiście ciężko mu będzie na razie wygrać rywalizację z Brazylijczykiem Natanem, który rzeczywiście jest w świetnej formie, no ale Maciek Gajos już w zeszłym sezonie przecież pokazał, że potrafi być w znakomitej dyspozycji, teraz jeszcze żółta kartka dla Lionela Zumy, Lionel Zuma to jest oczywiście brat występującego w Chelsea Kurta Zumy, obrońcy reprezentacji Francji. Uwaga, teraz dalekie wybicie, pędzi Gajos, jest Tetech, jest Buksa, Kamil Jóźwiak, rozpoczyna się kolejna akcja Lecha, ale troszkę odskoczyła ta piłka naszemu prawoskrzydłowemu, Kamiński, jest Buksa, uwaga, teraz Czoko, spokojnie, ale Maciek Gajos przejął futbolówkę, Maciek Gajos, jeszcze Kamil Jóźwiak, co zrobi, ależ on to zrobił, Kamil Jóźwiak, kapitalnie uderzenie lewą nogą, hat-trick Kamila Jóźwiaka, pięknie wykończył tę akcję, no myślałem, że gdzieś uderzy 5 metrów obok bramki, ale nie, on tutaj pokazał wszystkim, jak kończy się akcję. Kamil Jóźwiak rzeczywiście kapitalnie to skończył, no i teraz on zasługuje na burzę braw, on zasługuje teraz na odpoczynek, w jego miejsce Robert Janicki, nominalnie tutaj nasz prawoskrzydłowy numer 3, który może grać jako również ofensywny środkowy pomocnik. No rzeczywiście Kamil Jóźwiak dzisiaj totalnie błysnął w dzisiejszym spotkaniu, 5-1, jeszcze tutaj akcja Wisły Płock, jeszcze Adam Buksa próbuje przejąć, ale to już jest koniec, moi drodzy, wygrywamy 5-1 na stadionie w Płocku, bardzo efektowne zwycięstwo, oczywiście jestem zadowolony, moi piłkarze również zachwyceni, spójrzmy, a tutaj statystyki minimalnie na moją korzyść, w zasadzie tylko posiadanie piłki mieliśmy lepsze, strzałów tyle samo, no ale cóż z tego, skoro ten wynik świadczył o jednostronności tego widowiska. Wygraliśmy w Płocku z Wisłą 5-1, no i naprawdę wracamy do Poznania w dobrych humorach i możemy już przygotowywać się do spotkania z warszawską Legią, do tak zwanych derbów Polski. Jeszcze oczywiście po tym meczu konferencja prasowa. Kamil Jóźwiak, rzeczywiście fantastyczny jego występ, asysta i 3 bramki, no mecz bliski ideału.
Brawo Kamil, wielka tutaj sprawa tego zawodnika. Jeszcze Kasper Wojdak oczekuje gry w pierwszym składzie. Zobaczmy co tutaj. Pobyt w innym klubie dobrze ci zrobił, może wypożyczenie, świetnie brzmi. Zatem spróbujemy wypożyczyć Kamila Wojdaka do innego klubu w przerwie zimowej. Być może nam się to uda i sprowadzimy sobie jakiegoś utalentowanego, młodego chłopaka, który może w przyszłości będzie podstawowym graczem naszego zespołu. Zobaczymy, czy tak się stanie. Spójrzmy w drugim meczu Cracovia-Corona 0-0. Zobaczmy, czy możemy już zobaczyć sobie w całej okazałości. Tak jest, ligową tabelę po 13 kolejkach. Zatem na razie Miedź Legnica 28 punktów. My i Jagiellonia już mamy punktów 27, 4 więcej niż Lechia i aż 6 oczek przewagi nad warszawską Legią. Na dnie cały czas Cracovia i Wisła Płock, która nie odniosła w 13 meczach żadnego zwycięstwa. Tak więc moi drodzy, tutaj Tomasz Brzyski został już zwolniony po tym spotkaniu z posady menedżera Wisły Płock, zatem drużyna z Mazowsza będzie szukała sobie nowego menedżera, ale my się tym specjalnie nie przejmujemy. Dla nas interesuje, już tylko i wyłącznie mecz z Legią, który już za 5 dni serdecznie zapraszam. Zatem moi drodzy, ten mecz elektryzuje nie tylko całą Wielkopolskę, ale i także cały kraj. Derby Polski, Lech Poznań, Legia Warszawa, trzeci kontra piąty zespół ligowej tabeli. Szymon Marciniak, arbiter dzisiejszego spotkania. No i troszkę zdziwiłem się, że nie ma dzisiaj kompletu widzów na naszym stadionie. 31 tysięcy widzów zasiądzie na trybunach stadionu Inea w Poznaniu. No i oczywiście drużyna Legii, którą wyprzedziliśmy na ostatniej prostej w wyścigu po Mistrzostwo Kraju w poprzednim sezonie. Dzisiaj jest naszym przeciwnikiem Legia, która w poprzedniej kolejce uległa Lechii Gdańsk 0-2 i w tym momencie jest dopiero na piątym miejscu. No oczywiście zarówno my, jak i drużyna ze stolicy walczymy o jak najwyższy dorobek punktu po awansie do grupy mistrzowskiej, ponieważ żaden z tych dwóch zespołów nie wyobraża sobie grę w grupie spadkowej w drugiej części sezonu. Tak więc oczywiście na pewno zarówno my, jak i drużyna z Elką w herbie będzie tutaj do końca walczyła o tytuł. Zespół Piotra Stokowca dzisiaj na pewno ostro zmotywowany po tych ostatnich porażkach z nami. Tak więc zaprezentuję wam teraz skład na ten mecz w bramce Skorupski. Dalej Oto, Mbambuni, Kekesz i Karbowski. Zatem dokładnie ta sama defensywa, którą oglądaliście w meczu z Lille. W drugiej linii Jeftić i Tetech. Adam Ryczkowski na lewym skrzydle, Natan jako ofensywny środkowy. Kamil Jóźwiak, właśnie ten piłkarz, który był absolutnym bohaterem starcia z Wisłą Płock dzisiaj na prawej flance. No i Adam Buksa na pozycji najbardziej wysuniętego napastnika. Jakuba Wrześniaka postanowiłem posadzić na ławce rezerwowych w związku z jego słabymi ostatnimi występami. No tutaj rzeczywiście strzelał bramki Jakub Wrześniak, ale później gdzieś się zaciął. Zobaczymy, może Adam Buksa to będzie ten piłkarz, który będzie tutaj siał zamęt w defensywie zespołu Legionistów. W bramce oczywiście Skorupski jako rezerwowy bramkarz, Fabiański, dalej Kamiński, Wrześniak, Kownacki, Gajos, Isma Lopez i Rafael Barbosza. Taka tutaj ławka rezerwowych. No i zgłaszamy sobie już tak oto drużynę. Tutaj jeszcze informacja, że Adam Buksa nie jest w pełni kondycji. No spójrzmy, jesteśmy zdecydowanym faworytem tego meczu. No oczywiście stawka tego meczu bardzo wysoka, no ale mimo wszystko obydwie drużyny na pewno nie odpuszczą. Spójrzmy na zespół Legii w bramce Galvan, dalej Jiří Silný, Mateusz Wieteska, Denis Kellinger, Daniel Dziwniel, Erik Szabo, Daprinio, Gabriel Torje, Ruben Brigido, Michał Żyro i Hasan. Takie tutaj nazwiska wydelegował na ten mecz trener Piotr Stokowiec. No i oczywiście prosimy tradycyjnie Iwana Dziurdziewicza o pomoc w instrukcjach dotyczących rywali. No i tutaj oczywiście musimy tutaj jeszcze wymusić grę słabszą nogą na skrzydłowych naszych przeciwników. No i oczywiście zagrajmy tak jak w ostatnim meczu. Myślę, że to zmotywuje piłkarzy, no średnio zmotywowało. No tutaj jeszcze zadowoleni są niektórzy zawodnicy tą rozmową. No spójrzmy, morale jest wysokie, mam nadzieję, że przełoży się to na dobry wynik i w końcu zagramy na zero z tyłu. Rozpoczynamy to spotkanie, trzeci mecz dzisiejszego odcinka, starcie no chyba najważniejsze z tych wszystkich trzech z Legią Warszawa. No myślę, że wsparcie z Lille również było bardzo ważne, tam przegraliśmy, mam nadzieję, że tutaj sytuacja się nie powtórzy, zwłaszcza, że gramy u siebie. No i spójrzmy, 10 minut za nami, na razie zero ciekawych sytuacji. Zachęcamy oczywiście, jak zwykle, naszych piłkarzy. Na razie asystetek Darko Jeftić, bardzo przyzwoicie, również Junior Oto, zatem tutaj środek pola bardzo fajnie funkcjonuje w naszym zespole. Jeszcze Szymon Marciniak tutaj dał ostrzeżenie Kamilowi Jóźwiakowi. No i spójrzmy tutaj, na razie żadnych ciekawych sytuacji.
Tutaj Ruben Brigido przewracany, spójrzmy, Azizetek, czy to będzie żółta kartka dla Gańczyka, tak jest. Pierwszy z naszych piłkarzy ukarany w dzisiejszym meczu żółtym kartonikiem. Jeszcze nasz asystent podpowiada nam, aby lepiej przypilnować Gabriela Torię, że tam Rumun może sprawić nam problemy. Tutaj pokażcie więcej zaangażowania. A takie słowa skierujemy do naszych zawodników. Na razie Kamil Juźwiak, o dziwo, bardzo słabo. 6,6 taka ocena tutaj naszego piłkarza, no ale on w każdej chwili może tutaj jedną akcją przesądzić losy rywalizacji. Tak było przecież w spotkaniu z Wisłą Płock, rzeczywiście niemal w pojedynkę ograł drużynę z Płocka. Dajmy sobie już inną mentalność, dajmy sobie kontrolę. Spróbujmy przebieg tego meczu kontrolować. No i uwaga, bo niestety akcja Legii, Torie, dośrodkowanie, Hasan, dobre wybicie, to jest szansa na kontratak dla Lecha. Kamil Juźwiak, no spójrzmy, zbiega do w prawej flanki. No tutaj dośrodkowanie zbyt wczesne naszego prawoskrzydłowego. Rzeczywiście żaden z naszych zawodników nie był w stanie dojść do tej piłki. Uwaga, Daprinio, jest niebezpiecznie, jest Ruben Brigido, jest Hasan, Hasan, broni Skorupski, dobitka niestety, bramka Gabriel Torie, 42 minuta, tam piłka wtoczyła się po tej dobitce do siatki. Mamy niestety bramkę dla Legii, 0-1, 45 minuta niemal, 43 dokładnie, no i przegrywamy. Oczywiście snujecie się po boisku, pokażcie więcej zaangażowania, no spójrzmy, wszyscy podbudowani, oby tak... Oby to podbudowanie tutaj przerodziło się na naszą dobrą postawę w drugiej połowie. Rozpoczyna Legia drugą połowę tego meczu. No a my czekamy, czy będzie w tym spotkaniu jakaś akcja dla Lecha. Czy ona przyniesie nam zwycięstwo. Tutaj dajmy sobie ofensywę. No bo rzeczywiście bardzo mało tych akcji stwarzamy pod bramką Legii. Teraz Nemanja Nikolić w miejsce Hasana. Natomiast no u nas też by się chyba jakieś zmiany przydały. Adam Buksa bardzo słabo widoczny, w jego miejsce Wrześniak na plac gry, albo może nie, może zrobimy inaczej, w miejsce Tetecha wejdzie Wrześniak, zatem zagramy już dla dwóch napastników z przodu. Jeftić do tyłu razem z Natanem, oni się troszeczkę tutaj wycofają, Buksa zagra odgrywającego, natomiast Jakub Wrześniak oczywiście kompletnego napastnika. No i zobaczymy, czy z tymi dwoma ofensywnymi piłkarzami z przodu będziemy w stanie tutaj wyrównać stan rywalizacji w meczu z Legią. Tutaj Adam Buksa dosyć słabe dzisiaj spotkanie rozgrywa, również słabo widoczny Ryczkowski, jeszcze nie widziałem go w żadnej akcji ofensywnej w dzisiejszym meczu. 70 minuta, za chwilkę pojawi się na zegarze na stadionie Inea w Poznaniu. Zatem cóż, jeszcze mamy 20 minut, jeszcze jedna zmiana. Isma Lopez w miejsce Ryczkowskiego, zobaczymy, czy tutaj Hiszpan będzie w stanie odmienić los rywalizacji. No i wprowadzamy sobie drugą zmianę, uwaga, bo jest akcja Legii, Daniel Dziwniel. No jeżeli uda się przejąć piłkę, a to się właśnie dzieje, będzie szansa na kontrę, jest Wrześniak do prawej strony, do Juźwiaka, ten do Ismy Lopeza, ależ to zmarnował Hiszpan, to była setka Hiszpana, no ale niestety nie udało się jej wykorzystać, ależ to była okazja, no takie sytuacje trzeba wykorzystywać, jeżeli liczy się na dobry wynik w meczu z Legią. No i cóż, prowadźmy Kownackiego w miejsce Juźwiaka, który dzisiaj bardzo przeciętne spotkanie zaliczył. Mamy już 75 minut i na razie nic ciekawego nam Kamil Juźwiak nie pokazał. W jego miejsce Dawid Kownacki, Michał Kucharczyk również w miejsce Michała Żyry. No i cóż, ostatnie 10 minut. Musimy już przycisnąć zespół. Legii gra na większym ryzyku. Oczywiście szarża i tym podobne tutaj polecenia. No i zobaczymy, czy to będzie miało jakiś skutek. Torie, dośrodkowanie, Kucharczyk, niestety, 2-0, koniec marzeń o zwycięstwie. Nie przypilnowaliśmy przy tym stałym fragmencie gry Michała Kucharczyka i gol dla Legii, 2-0 na stadionie Inea w Poznaniu. Jeszcze Junior Oto, Kownacki, jest Jeftić, Buksa jeszcze broni to uderzenie. Galwan, jeszcze Buksa faulował gdzieś tam w ofensywie. No i 89 minuta, jeszcze Daniel Dziwniel, jeszcze Legia przejęła. Michał Kucharczyk, Daprinio, Erik Sabo, Słowak do tyłu, do Dziwniela. Dziwniel jeszcze rozgrywa piłkę, Erik Sabo, Daprinio, Nikolić, jest Michał Trąbka obok bramki. Bardzo dobre podanie od Nikolicza do Michała Trąbki, ale nie potrafił tego wykorzystać. Młody zawodnik Legii, jest Buksa, Kownacki, ładna teraz akcja z pierwszej piłki, jest piłka do Wrześniaka, Jakub Wrześniak i kapitalnie Mateusz Wieteska, dobrze wybił tę piłkę, jeszcze Karbowski, jeszcze Kekesz, Karbowski, Wrześniak, Junior Otu, no raczej nie zdecyduje się na strzał, zastanawia się na dośrodkowanie, które w dodatkowo zostało zablokowane, jest Nemanja Nikolić, Jeftić, Kekesz, daleko, Buksa,
jeszcze Jeftić, jeszcze tutaj zatrzymywani nasi zawodnicy Michał Trąbka i Nikolić, ale zbyt daleko ma do piłki Węgier, dobrze Akos Kekesz, jego rodak, teraz jeszcze Junior Oto, piłka krąży od jednej do drugiej połowy, piłka Bokownackiego, no i koniec niestety tego meczu, przegrywamy 0-2 z Legią Warszawa, no oczywiście nie jestem zadowolony z takiego rezultatu, no bez wątpienia spodziewałem się dzisiaj lepszego wyniku w meczu z Legią, niestety się nie udało, przegrywamy drugi w tym sezonie mecz na własnym stadionie, no i oczywiście konferencja prasowa, no i tutaj Adam Buksa, 10 meczów bez bramki, oczywiście słowa, które skrytykowałem, w których skrytykowałem mój zespół, dostały się do mediów, no i cóż moi drodzy, zatem przegrywamy to spotkanie z Legią 0-2, a to oznacza, że oczywiście nie zostaniemy liderem Ekstraklasy, a była taka szansa, no ale niestety tak się moi drodzy nie stanie, tak więc cóż, znowu zachowamy sobie porządek, teraz przed nami kolejne 3 mecze Ligi Europy, czyli starcie z Lille, później mecz z Termaliką Bruch Bednieciecza, później starcie z Górnikiem Łęczna, wszystkie te 3 mecze przed własną publicznością, no a później w kolejnym odcinku zobaczymy sobie dwa spotkania europejskie puchary. Najpierw mecz piątej kolejki fazy grupowej na wyjeździe na Villa Park z Aston Villą, no a później mecz z Olympiakosem, który może przesądzić o naszym awansie, bądź też braku awansu do fazy pucharowej tych rozgrywek. Zatem bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego spotkania i serdecznie zapraszam na odcinek kolejny, który już wkrótce, oczywiście wszystkie Wasze prośby z ostatnich odcinków zaległe zobaczycie w opisie tego filmu, tak więc tam bardzo serdecznie zapraszam i oczywiście zapraszam również serdecznie na kolejny odcinek, w którym przypominam, zobaczycie mecz z Aston Villą, Zagłębiem Lubin oraz Olympiakosem Pireus. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.